Łódź buduje nie tylko te duże inwestycje, których jest ponad 200 w mieście, buduje również i te małe. A co najważniejsze, przebudowuje również moją ukochaną Piotrkowską. Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie, jest to dla mnie inwestycja priorytetowa, dlatego tak często spotykam się z Państwem właśnie w tym miejscu. To, co jest bardzo istotne, to mamy już za sobą przeszło 2/3 całej inwestycji na ulicy Piotrkowskiej. Przed nami ostatni etap, przebiega bezproblemowo, nawet z lekkim wyprzedzeniem, więc liczę na to, że Piotrkowska bardzo szybko odzyska swój blask w pełni, mam nadzieję, że również w terminie wskazanym. Pogoda, jak Państwo widzicie, bardzo nam sprzyja, więc od wczoraj odnowiliśmy układanie nawierzchni granitowej przy ulicy Moniuszki, jedziemy w stronę ulicy Tuwima. Myślę, że jeśli nic się nie zdarzy z pogodą, to jest duża szansa, że skończymy po prostu te odcinki wcześniej niż mamy w harmonogramie. Także w ogóle zaczęliśmy o miesiąc wcześniej niż mamy w harmonogramie układanie nawierzchni, więc wszystko idzie jakby dobrym torem. Rozpoczynamy konkurs na 36 lokali kreatywnych na ulicy Piotrkowskiej. One nie będą się wszystkie mieściły na ulicy Piotrkowskiej. Zdecydowana część, większa część jest na ulicy Piotrkowskiej, część będzie na ulicach odchodzących od ulicy Piotrkowskiej, w związku z czym tu w ścisłym centrum. To jest ta jedna dobra wiadomość. A druga dobra wiadomość, że spotkanie, które miało miejsce z Żywą Piotrkowską, ze stowarzyszeniem, które zostało powołane na ulicy Piotrkowskiej wśród najemców, właścicieli obiektów handlowych i nie tylko, którzy prowadzą swoją działalność przy ulicy Piotrkowskiej, zgłosiło się do mnie z problemem, który wynikał z faktu, iż lokale, które mieszczą się bezpośrednio od frontu przy ulicy Piotrkowskiej, miały obniżki w czynszach, natomiast nie posiadały tych obniżek lokale znajdujące się w podwórkach. Wyszliśmy, że tak powiem, naprzeciw i w tym momencie jest przyjęte zarządzenie, które umożliwia taką obniżkę również dla tych osób, które na czas prowadzenia remontów w danej przestrzeni, danej ulicy mogą korzystać nie tylko osoby zajmujące lokal mieszczący się od frontu, ale również te lokale, które znajdują się w podwórkach. Także rozszerzyliśmy możliwość skorzystania z oferty umożliwiającej tą obniżkę w czynszu. Jest to znacząca obniżka. Tu chciałam przypomnieć, że ta obniżka wynosi 80% na czas trwania remontu.